Jestem po pierwszej godzinie jazdy motocyklem na kategorii A1. Jak na razie, nie będę ukrywać, jest ciężko. Mam trochę problemy z utrzymaniem toru jazdy. Ogólnie jeszcze obawiam się, jeżeli chodzi o to skręcanie. Boję się przechylić na odpowiednią stronę. No zobaczymy, jak będzie dalej. W każdym razie się nie zniechęcam. Instruktor Jurek tutaj naprawdę dużo mi pomaga. Podtrzymuje na duchu. Myślę, że będzie dobrze. O! Tu nazwałeś, tak, ja to robię. Dokładnie. Niepotrzebnie. W stronę, w którą skręca się, trzeba pochylić. Cyk, na wprost i za chwilę będziemy ładnie skręcać w prawo. W prawo i pochyl się w prawo. Dobrze. Dobrze, on się nie przewróci. I kręć, konsekwentnie w prawo, kręć. A, ale po co odbijasz w lewo kierownicą? Jak chcesz jechać w prawo, to jedź w prawo. Chcesz w lewo? Trzymaj go w lewo. Natalka, jeden kierunek jazdy sobie obierz. Nie da się jeździć w prawo i w lewo. Weź, obierz jeden kierunek jazdy. Nie, niepotrzebnie. No jedziemy, zobacz. Na wprost, wybieraj zawsze jeden kierunek jazdy, tak? Cyk. Puść sprzęgło zupełnie, on musi jechać. I jedź w lewo, konsekwentnie tylko w lewo. W lewo, w lewo, w lewo i na wprost. Konsekwentnie jeden kierunek. Tak. Na wprost, pojedź sobie na wprost. Nie możesz raz w lewo, raz w prawo. To musi być płynne przejście. Dobrze, na wprost. Nie łam kierownicy, bo widzisz, albo w prawo, albo w lewo, tak? Sprzęgło. I zgas. Odpal go sobie. Sprzęgło musi być wciśnięte. W aucie jak masz bieg i sprzęgło też nie odpali. O. No tak, musisz rozłączyć układ napędowy, tak? Puszczamy sobie sprzęgiełeczko. Puszczamy. Puszczamy, nie boimy się, na wprost. I zobacz, jak chcemy konsekwentnie jechać w prawo, to jedźmy tylko w prawo. Zobacz. Nie, że za chwilę już Cię zaczyna przechylać i Ty kontrujesz w lewo, tak? Teraz zobacz, wyprostowałaś i ładnie sobie w lewo. O, proszę bardzo. Zobacz, zmienisz kierunek jazdy, pojedziesz kawałek na wprost i znowu spróbuj sobie teraz w prawo ładnie. Zobacz, ruch kierownicą tylko w prawo. Nie, że jak skręcasz w prawo, to za chwilę odbijesz w lewo. Nie mogą być gwałtowne zmiany kierunku jazdy, tak? Mhm. Proszę bardzo, cyk. I zobacz, i jak fajnie. I znowu w lewo. Płynny ruch. I on jedzie w lewo, tak? Bo to jedzie. Proszę bardzo, cyk. I płynny ruch w prawo teraz. Ale konsekwentnie, chcemy w prawo, to trzymasz kierownicę. Dobrze, zobacz, zaczęłaś się wychylać w prawo i jest Ci wygodniej. Wyprostujesz sobie i za chwilę w lewo. O. Tak, tak, oczywiście. Nikt nie powiedział, że będzie bułka z masłem, tak? I jedziemy na wprost. I na wprost teraz sama. Trzymaj tor jazdy na wprost i jedziemy sobie na wprost. Na wprost! Trzymaj kierownicę na wprost. Nie trochę w prawo, trochę w lewo. Jak pijany zając. Na wprost! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Nie skręcamy, nie kierownicą łapiemy równowagę, tylko wytrzymując ją. No. Sprzęgiełeczko. Odpalamy. Lewa noga. Ruszamy z lewej, oczywiście, bo tu masz hamulec. I zobacz, jak chcesz jechać na wprost, puść to sprzęgło zupełnie i zobacz. I wytrzymuj kierownicę cały czas prosto, żebyś starała się nie podeprzeć nogą i jedziemy cały czas prosto, dobra? Proszę bardzo, cały czas prosto jedziesz. Walczysz z moto... Nie sam skręca. Wytrzymuj go, kontruj go. No. Nie, no, kontruj go. Zobacz, ja Ci tylko tu pomogę delikatnie i już jest łatwiej. No, dlaczego? Dlaczego się przewraca? Powiedz mi, dlaczego się przewraca? Bo kręcisz trochę w prawo, trochę w lewo. Tak? Mogę złapać.
Dobra, w lewo sobie pokręć. W lewo skręcamy ładnie. Damy radę, spokojnie. O, widzisz, to mi odpadło. Na spokojnie daj. I prosto jedziemy. I prosto. I w prawo delikatnie, bo ty starasz się tor jazdy łapać przez kręcenie kierownicą. Wytrzymać tą kierownicę. Ja za chwilę ci pokażę. On ciebie prowadzi, a ty starasz się trochę w prawo, trochę w lewo go skontrować. O, sprzęgiełeczko i hamulec. Hamulec był? O, dobra. Gasimy go. Nóżka. I zsiadamy. Uwaga na nogi.